Aronku, ja o jeden pikuś ciszę. O jeden. Czy słyszycie nas dobrze? Oczywiście, no. Dobrze. A widać dobrze? Jeden pyk, dobra? Tylko, bo inaczej wiesz, będziemy to nagrywać do końca świata. Mario, jesteśmy bezpośrednio po przedstawieniu pod tytułem Metoda, inaugurującym sezon w Teatrze Małym w Tychach. To było pierwsze spotkanie tyskiej publiczności z teatrem po pandemii. No. Jak ci się grało? No wspaniale. Wspaniale, szczególnie z tą świadomością, że właśnie to jest pierwszy raz tu w Tychach. Mhm. I wiem, znam trochę teatromanów, uwielbiam publiczność w ogóle. I bardzo mi na niej zależy i taka jestem czuła na publiczność. I dlatego zawsze tak się cieszę, że się spotykam i mając świadomość, że dla nich to jest pierwszy raz, to tak tym bardziej to było święto. Ale my też po pandemii czujemy się trochę tacy na świeżo, no bardzo, jasne. Tacy nierozgrzani i tam tacy jesteśmy nieśmiali czasami na tej scenie, bo potrzebujemy czegoś, żeby się rozgrzać. I to jest naprawdę za każdym razem wielkie przeżycie, no teraz po tej pandemii wchodzić na scenę. Ja miałem przyjemność pracować w tej sali przy pewnym projekcie z wybitną aktorką z wieloletnim doświadczeniem, która była ogromnie przejęta i w pewnym momencie powiedziała mi: wiesz, Paweł, bo ja od pół roku nie pracowałam aparatem mowy. No słuchaj, tak. Także to jest... Ale wiesz, to jest w ogóle, ja z wieloma moimi kolegami, aktorami, teatralnymi głównie, bo jednak to jest troszeczkę inny zawód aktora, rozmawiałam, że oni po pandemii czują, że takim tutaj coś tak, wiesz, zasnęło, nie? I że w ogóle nagle, jak szliśmy do teatru na próbę jakąś albo coś, to po prostu schodziliśmy jak... tacy zmęczeni, wiesz, wypruci, jak po jakiejś traumie przeżyciu, wiesz, człowiek, tak, wiesz, bo nagle okazuje się, dopiero się po tej przerwie zorientowaliśmy, jak my jednak cały czas jesteśmy w takiej gotowości, wiesz, też fizycznej. Niesamowite to jest, no. Ale pytam cię o tę metodę również dlatego, że to jest tytuł, który już gracie kilkanaście lat. Po drodze zmieniła się w połowie obsada, zmienił się teatr, w którym to przedstawienie jest grane. I zawsze mnie takie historie bardzo interesują. Tu w Tychach przy okazji festiwalu monodramu Jan Peszek opowiadał o swoim scenariuszu, który gra lat 40. Kiedyś liczył, ile garniturów zniszczył na tej drabinie i tak dalej, i tak dalej. I jak to jest przy okazji takiego przedstawienia? Jak ono dojrzewa w aktorze? No wiesz, historia tego przedstawienia jest taka bardzo, no premiera zdaje się miała miejsce, nie, w Teatrze Komedia na Żoliborzu w Warszawie. Aha. W 2008 czy w 2007 roku, tak. W reżyserii nieżyjącego już Piotra Łazarkiewicza, który był takim... My mówimy naszym ojcem teatralnym. No, wspomniałeś kiedyś, że obojgu państwu wiele zawdzięczasz jako człowiek teatru. No, Piotrek Łazarkiewicz to był ten reżyser, wiesz, który stworzył pewną taką grupę aktorów, jeszcze młodych. Już 11 lat minęło, nie mogę tego sobie powiedzieć. Ale wtedy jeszcze... No jak się gra do Brójską w Krakowie? To już koniec, to już się przeszło do starszej ligi. Ale wtedy byliśmy no, młodzi bardzo i z Piotrkiem robiliśmy niezwykłe przedstawienia. I on był takim reżyserem, wiesz, którego masz szczęście spotkać na swojej drodze. Znaczy, który otacza cię opieką, który jest dla ciebie naprawdę jak ojciec, no. Którego powiedzenia zostały, wiesz, na przykład, który rozumiał więcej. Zresztą on na przykład tłumaczył naszym mężom, chłopakom, na przykład dzieciom, spędzał z nimi czas, czasami mówił, wiecie, ona jest w procesie. Albo on miał takie powiedzenie, wiesz, taki dzynks, albo dwa w pamięci. To są takie rzeczy, które zostały do tej pory. I ja na przykład, kiedy reżyseruję, używam w ogóle jego sformułowań. Mm-hmm. Bardzo dużo się od niego nauczyliśmy. To jest mój syn Dzień Aaron. Dzień dobry panu, witamy serdecznie. Cieszymy się, że pan do nas dołączył. Który ma niezwykłą cierpliwość do swojej mamy i spędza w Tychach czas. Proszę cię bardzo. I ten czas nie byłby tak interesujący, gdybyście ja nie bardzo razem. Niepedagogicznie
puszczam mojemu synowi Netflix, żeby dał nam nagrać tę rozmowę. Myślę, że będzie bardzo lubił ze mną jeździć, pracować, bo bardzo dużo wtedy bajek może oglądać. Coś, co w domu jest niemożliwe. I wracając do metody, i to jest ostatni spektakl, który zrobiliśmy z Piotrem. I kiedy Piotr zmarł, to z Rafałem Morem, w którym graliśmy wtedy, tak, główną rolę gra Rafał, wiedzieliśmy, że właśnie, jak mówimy, że teatr to jest takie, teatr może sprawić, że ktoś jest, wiesz, nieśmiertelny. Mhm. Pamięć o kimś możesz utrzymywać, wiesz, dzięki spektaklowi. I to się udaje. Jest 2020 rok, to jest 2013 rok. Gramy ten spektakl naprawdę z powodzeniem. On wciąż jest aktualny, tak. Wciąż robi wrażenie. Kilka lat temu już myśleliśmy... Chciałbym się powiedzieć, że niestety jest aktualny, bo no tak niestety, naprawdę to jest wstrząsająca historia. I myślę, że... Ale Piotrek właśnie miał coś takiego, wiesz, że wyczuwał nosem po prostu... te takie, wiesz, te takie... Że to przyjdzie. Że to będzie jeszcze bardziej aktualne i on zawsze myślał do przodu. I zawsze, praktycznie we wszystkich przedstawieniach, w których grałam u Piotrka, on poruszał taki, współczesnych przedstawieniach, on poruszał taki temat tego świata naszego, w którym, wiesz, nagle wiemy, jak mówić, jak się zachować, wiesz, co mówić, żeby manipulować. Gdzieś, gdzie prawda o nas, gdzieś, gdzie taka szczerość, rozumiesz, międzyludzka w ogóle zanika. I jego to bardzo bolało i bardzo chciał o tym opowiadać. I to dokładnie to jest też o tym przedstawienie. Ale jestem też zawsze ciekawy, jak przez tych kilkanaście lat, a też przecież ty się zmieniłaś jako człowiek. No bardzo. Jak się zmieniła twoja postać? Słuchaj, trochę utyłam. No wiesz, po pandemii to... Rafał nie. ja myślę, że ja po prostu troszkę więcej umiem, no tak powiem. I troszkę jestem odważniejsza w tej roli. Troszkę nie jestem taka, wiesz, odtąd dotąd, nie? Że rzeczywiście tak we mnie siedzi ta Mercedes-Gaz, że... bawię się naprawdę na przedstawieniach, że ja czasami gram tak, po prostu żongluję tym trochę i myślę, że przez to mamy też z Rafałem taką przyjemność. On jest dużo bardziej barwna, myślę, niż była i myślę, że też dojrzałam w tym, że nie boję się po prostu do końca zrobić z tej osoby negatywną postać. No tak, bo to jest właściwie teatr w teatrze, bo ty najpierw grasz postać przed bohaterem. To jest to, co lubimy najbardziej, Mora, wiesz? Tak. To, co lubimy najbardziej. A potem tak naprawdę, no, jak mawiał pewien reżyser, z którym pracowałem, mechanizm wpuszczenia widza w maliny, czyli okazuje się, że to jest coś zupełnie inne. Tak, to wielka przyjemność w ogóle też tego tekstu. Kilka takich ról miałam szczęście zagrać, takich właśnie, które są oszustwem od początku. Jakie? No na przykład teraz gram, wiesz, taki niedawno zrobiliśmy to i niestety też pandemia nam to przerwała, teraz za dwa tygodnie to zagram, czy za tydzień to zagramy w Warszawie pierwszy raz po pandemii, taki kryminał, słuchaj, angielski, niebezpieczna gra dwuosobowy z Mirkiem Zbrojewiczem. I to też jest, słuchaj, coś takiego, że po prostu, co, wiesz, co pół czy to godziny... Czy Małych Zbrodni Małżeńskich? Nie. Bo Małe Zbrodnie też zbrodni. Nie, to gra Beata Kawka. Aha. W reżyserii zresztą Karola Wróblewskiego, który gra w Metodzie. Aha. A my bo to zrobiliśmy... też takie, że co to absolutnie. Wszystko się odwraca. A tutaj Giovanni Castelloni wyreżyserował to przestawienie. I to jest koprodukcja warszawsko-toruńska. I tam też, słuchaj, co pół godziny, wiesz... odkrywa się jakaś kompletnie zaskakująca, świetny tekst. Uczymy się to grać, wiesz, bo to też są właśnie przez to takie teksty i sztuki, których po prostu musisz się nauczyć grać. Nie da się tak perfekcyjnie tego wymyśleć. Wydaje mi się, że to jednak też publiczność się tego uczy, wiesz. Ale tak jest też przy Metodzie, bo ja ten tekst znałem wcześniej
i też jakieś tam prace na nim wykonywałem, a tak naprawdę dzisiaj patrząc na was, jak się wie, jak to się kończy, tak, to się ma świadomość pewnych rzeczy, że na przykład wy troje stajecie po jednej stronie stołu, mm-hmm, a on po drugiej, że on gra coś zupełnie innego niż wy. Tak, że wy jak już to wiesz, nie? Ale tak. No. Więc to jest też piękne w teatrze, że czasem dobrze jest obejrzeć coś kilka razy. No to też jest tak, jest, nie? Że zdarzają się ludzie, którzy przychodzą drugi, właśnie żeby to ciekawe. Ciekawe, czy popełnił jakiś błąd, nie? Czy są nielogiczni. I to jest wspaniałe, że ktoś też nas sprawdza. Nie? Siedziałem ostatnio na widowni Och Teatru przed jakimś przedstawieniem i była taka pani gdzieś tam w drugim rzędzie i tak przeżywała różne swoje doświadczenia teatralne, głównie związane albo z waszymi teatrami, albo z twoją mamą. I właśnie mówiła, że a na białej bluzce to byłam ze 30 razy. No. I tak znałam dobrze tekst, że jak się pani Janda pomyliła, to jej podpowiadałam z widowni. A są takie osoby. Oczywiście, że są. Tak. No, ale wiesz, ty mówisz o Shirley Valentine, tak? Nie ty mówisz o białej bluzce. A przepraszam, ty mówisz o białej bluzce. Bo Shirley Valentine też jest kultowym, wiesz, sztuką, gdzie regularnie podpowiadają mamie, słuchaj, jak coś się dzieje, albo jak coś zamieni, To też są genialne historie. Była taka piękna historia tutaj w Tychach na festiwalu Logos, dedykowanym Młynarskiemu w sali Mediateki, gdzie zaprosiliśmy piosenki z teatru, które zresztą były, jak się potem okazało, specjalnie dla nas jakoś po długiej przerwie przypomniane, no bo tam jest sporo tłumaczeń Młynarskiego, ale jeszcze jest Osiecka Przybora i tak dalej. I w pewnym momencie pani Krystyna coś zapowiedziała i zaczęła śpiewać. Był taki mały niepokój na twarzy pana Borkowskiego, ale no i jadą dalej. I tak po trzech wersach pani Krystyna mówi, a co ja teraz śpiewam? I się okazało, że ona zaczęła śpiewać inną piosenkę, a panowie zaczęli wchodzić po prostu w to, co trzeba. Zmieniać w ogóle. Gdyby nie... Nie przerwa, to ale to są dalej mistrzowie świata też, ci muzycy. Tak, to są, tak, no, to Wojtek Borkowski, oczywiście, genialny. Oczywiście. No, zdarza się. A wspomniałaś o reżyserii. Co cię pociągnęło w stronę reżyserii? Czy to jest namówili takie mnie po prostu, że nie, najpierw jesteś aktorami, a potem zaczynacie. Nie, ja bym się w życiu nie odważyła reżyserować. Co ty? Mnie się wydawało, że wiesz, to w ogóle ogarnąć całość. Wiesz, wziąć odpowiedzialność za całość, ale przez lata, jak próbowaliśmy, to moi koledzy mówili, ty musisz zacząć reżyserować, bo ty po prostu w punkt coś mówiłam, ale po prostu. I coraz więcej osób to mówiło, aż pewnego dnia, kiedy otworzył się Och, była kryzysowa, absolutnie, w pierwszych miesiącach w ogóle po otwarciu Och Teatru. Nie było kasy na reżysera i trzeba było zrobić to samemu. Rozumiem. Też, ale bo to było, wiesz, 2010 rok, wiesz. Ale była taka sytuacja, że kilka dni przed rozpoczęciem prób do spektaklu, nagle główny aktor odpadł, wiesz, zrezygnował, wiesz. I nagle zostały trzy aktorki, które miały zarezerwowany czas, zrezygnowały z różnych ról, żeby wziąć udział w tym przedsięwzięciu. No i my zrezygnowaliśmy z tej produkcji i nagle one przyszły i powiedziały, ale szukajmy tekstu dla nas, zróbmy coś. I ponieważ właśnie to było po tym potwornym kryzysie, który nastąpił po tragedii, po katastrofie smoleńskiej, tak, chociaż nie chciałabym o tym mówić, ale był ten moment, 2010 rok. Moja mama właśnie wtedy postanowiła wznowić białą bluzkę, bo Och Teatr dopiero się otworzył, była pustki w kasie, że tak powiem, fundacji po remoncie, po tym otwarciu i trzeba było po prostu co robić. I ona się zajęła białą bluzką, a mówi, szukaj tekstu. I ja usiadłam, ona w wolnych chwilach też czytała, przy takim stosie tekstów, które po prostu przez lata, wiesz, do nas przychodziły jako propozycje. I nagle znaleźliśmy taką komedię o trzech transwestytach, którzy mają wypadek i trafiają do zaświatów. I ja przeczytałam ten tekst, zorientowałam się, że autor żyje, że tekst jest niezły w ogóle, na granicy między śmiercią a życiem, w ogóle świetna komedia. Zadzwoniłyśmy do autora i zapytałyśmy, czy on by przerobił to na trzy może stripteaserki, żeby były takie moralnie, wiesz, podejrzane i anioła.
Czy tam był już anioł, nie wiem. I czy możemy coś z nim popracować trochę, żeby przerobić ten tekst dla tych trzech aktorek. Bo był w ogóle idealna. I on usiadł w tydzień, słuchaj, ponieważ to był gotowy tekst, więc w tydzień to przerobił troszeczkę, po czym myśmy weszły na próby i już wtedy mama powiedziała, to ty to wyreżyserujesz. I ja mówię, no dobra, nie ma wyjścia, no wiesz. I ogromna to była radość i przyjemność tej pracy. Ja poczułam taką po prostu, wiesz, takie no przyjemność i to mnie naprawdę porwało. No wiesz, z tego, że w ogóle świat? Tak. I wiesz z czego? Przede wszystkim z tego, że opowiadasz. Mhm. Znaczy, że kreujesz świat, oczywiście, że tak, ale przede wszystkim opowiadasz historię, nie? Mhm. I ponieważ jestem osobą, czego jest, coś mi trudno ukryć, bardzo emocjonalną i w ogóle, jak tak z perspektywy 40-kilku lat tak patrzę na moje życie, to większość rzeczy nie pamiętam, wiesz, faktów, nie pamiętam, nie wiem, jak kto był ubrany, wiesz, takich rzeczy, tylko pamiętam emocje, że jeżeli, wiesz, po prostu ludzi w ogóle zapamiętuję po emocjach i w ogóle opowiadam emocjonalnie. Dlatego myślę, że w ogóle reżyseria, wiesz, taka w ogóle to poprowadzenie aktorów, ja tutaj był aktorki i Krzysiek Pluskota jako anioł, po prostu też dobrze mi szło, no, bo ta emocjonalność jest mi bardzo, bardzo, ja ją znam i wiem, jak jest różna i skomplikowana i dużo o niej wiem. I oni też mieli tę przyjemność, no to była fajna premiera, Zaświaty, czyli Czy pies ma duszę, to się nazywało. Ja bardzo pytam fajnie. O to, bo mam takie poczucie, że no jest chyba tak, im dłużej o tym myślę, im dłużej o tym rozmawiam i im dłużej nad tym pracuję, to coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że wiesz, jednak reżyser taki od do pracuje zupełnie inaczej niż aktor, który staje się reżyserem. No prawda? Tak, tylko wiesz, to ma, wiesz jak to jest. Oczywiście. To ma różne strony. Oczywiście. Wiesz, ja na przykład po tam drugiej czy trzeciej reżyserii powiedziałam sobie, przy trzeciej chyba, przysięgłam sobie, że nie będę wstawać z krzesła i pokazywać. Bo to jest największy problem aktorów reżyserujących. Jest to, że po prostu jest ci dużo łatwiej pokazać, tak. Rozumiesz? Bo to po prostu masz. Jeszcze zawsze z boku jest łatwiej pokazać, rozumiesz? Skrótem w ogóle, jak ma ktoś coś zagrać. Tylko to jest szkoda. I ja postanowiłam po prostu na siłę, że nie będę takim, nie chcę być takim reżyserem, który pokazuje i później, wiesz, no, że chcę się nauczyć opowiadać, chcę nauczyć wytłumaczyć, bo wtedy po prostu myślę, że aktor jest bardziej twórcą, no. Wiesz, bardziej to może przepuścić przez siebie, bo nie wszyscy aktorzy mają taką niezależność w sobie, wiesz, taką jakby silną, że wiesz, ja im pokazuję, to i tak zrobi po swojemu, że to nie jest częste. Więc to jest, wiesz, to ma dwie strony, a z reżyserami to Piotrek tak miał. Jak mi Piotrek pokazywał Łazarkiewicz, jak mam zagrać końcówkę, ostatnią scenę Panny Julii Strindberga, to ja z tym płakałam ze śmiechu. Ale po prostu wszedł na scenę i to pokazał, tak? Wszedł na scenę i mi to pokazywał. Ja mówiłam, ja nigdy tego nie zapomnę. Więc to też różnie bywa i to kompletnie w ogóle ja patrzyłam i mówię, ja kompletnie nie rozumiem, o co ci chodzi, to jest tylko i wyłącznie śmieszne. Także różnie to bywa. No. Ale wspomniałeś w jednym z wywiadów, że Warlikowski podobno jest świetnym aktorem. No jest. W trakcie reżyserowania. On jest super. On jest super. Że nie gra rzeczywiście. Nie, no bo ja uważam, że on też powinien. Wiesz, no, ja to zapamiętałam z pracy, która była bardzo dawno temu, ale ja to zapamiętałam, że po prostu ja nie mogłam oczu oderwać, jak on zaczynał grać. To było porażające, jak on grał. Przy okazji tej pracy też mówiłaś, że strasznie dużo improwizacji wymagano od ciebie, no, do czego nie byłaś. Ja byłam, wiesz, byłam to zadziwiające w ogóle, jak ja się tak nad tym zastanawiam też z perspektywy lat, że w szkole teatralnej w ogóle nie kazał nam nikt improwizować. Wyobrażasz to sobie? Zasadniczo chyba cały Stanisławski na tym. Ale w ogóle, myśmy w ogóle nie mieli takich osobnych zajęć improwizacji. Wszystko było ustawiane, wszystko było taka praca klasyczna, taka, wiesz. I potem jako młoda aktorka
zbuntowana i taka w ogóle rewolucjonistka, wiesz, trafiłam nagle do tych wymarzonych rewolucjonistów, wiesz, takich brutalistów, i tak się okazało, że ja mam, wiesz, że ja w ogóle czegoś nie mam takiej umiejętności. To straszne było przeżycie dla młodego aktora, ale dlatego też mnie tak fascynuje, jak spotykam takich, właśnie już teraz starsze jestem, spotykam takich aktorów młodych, którzy takie, wiesz, wchodzą i jadą, nie? Ja jestem tym tak zachwycona. To jest jakieś takie nowe pokolenie, które weszło. Kiedy jest w nich ten taki mechanizm uruchomienia? W ogóle, wiesz, oni nie mają żadnych hamulców, żeby improwizować, wiesz, żeby się rzucać na głęboką wodę. Oni nie mają tej zachowawczości, którą myśmy mieli. To jest jakieś wspaniałe. Wspaniałe. Pytanie, ile to kosztuje? No, no wiesz, no, to nie jest zawód, który nie kosztuje. No. To wiesz. To jest zawód, który dużo kosztuje, bardzo, i to wszyscy wiemy, i to niektórzy rezygnują z tego powodu, z tego zawodu przecież. Wspomniałaś o Krzysztofie Pluskocie, z którym grasz teraz no, całkiem świeżym przedstawieniu, ale już wielokrotnie granym, Boże mój. Tak. To była chyba trzecia inscenizacja w ogóle w Polsce, wasza chyba pierwsza warszawska. Nie, druga. Druga warszawska, bo pierwsza warszawska była w Mazowieckim Instytucie Kultury na Elektoralnej 12. Oczywiście, Dorota Landowska i Andrzej Mastalecz. Tak jest. I oni wciąż to grają w ogóle. Tak, nawet w czasie pandemii to się internetowo pojawiło. No, ja przy tej okazji mogłem to zobaczyć. A co was do tego tekstu przyciągnęło? Słuchaj, ten tekst chodził za mną od lat, bo ja go przeczytałam lata temu, z 5-6 lat temu chyba go przeczytałam. I on mi się po prostu spodobał, bo gdzieś ja nie do końca umiałam go, wiesz, tak przeanalizować, bo ja to, już wtedy przeczytałam zmienioną wersję, zdaje się, no, łódzką wersję przeczytałam. To chyba pierwsza była. Czyli wersję, która odchodziła od judaizmu. Która próbowała bardziej stworzyć tylko taką uniwersalną, myślę, taką mniej, wiesz, konsekwentną wersję. I ja przez to troszeczkę tak czytałam to, bo wiesz, to śmiesznie, to jest świetny początek dowcipu. Przychodzi Bóg do psychoanalityka z depresją. Tylko zrób z tego dwugodzinną, wiesz, śmieszną oczywiście, bo to jest, wiadomo, bardzo zabawne, no, że Bóg przychodzi i ma dość. To jest świetne, ale zrób z tego konsekwentną, wiesz, rozmowę z Bogiem, poważną chwilami bardzo, na najważniejsze tematy. I ja czułam, że to jest po prostu jakiś totalny potencjał, tylko coś mi tu, wiesz. I nagle z Krzyśkiem zaczęliśmy szukać, Krzysiek mówi, słuchaj, zróbmy coś razem, zróbmy coś razem. I ja mówię, słuchaj, jest taki tekst, który przypomniałam sobie po miesiącu, i jest to Boże mój. Ja mówię, słuchaj, bo ja to strasznie chciałam robić, weź to przeczytaj. On mówi, robimy. I wiedzieliśmy, że robimy, ale nie ma na to pieniędzy, bo tak wymyśliliśmy coś i zapytaliśmy. Krzysiek poszedł do Teatru Polonia na rozmowę jako przedstawiciel Teatru Stu, czy Teatr Polonia zechce wejść w koprodukcję. I ku naszemu zaskoczeniu Teatr Polonia powiedział tak. Czyli moja mama. Nie, bo wiesz, no bo tak pożyliśmy tak trochę, ale ku naszemu największemu zaskoczeniu Teatr Polonia powiedział pod jednym warunkiem, że wyreżyseruje to Andrzej Seweryn. Tak. Ja mówię, o matko, znowu Andrzej Seweryn będzie mnie reżyserował, o czym kocham, kiedy on mnie reżyseruje, ale znowu, wiesz, z tymi rodzicami, u mamy, Andrzej Seweryn. Ja mówię, dobra, nieważne, róbmy. I wtedy na szczęście to był mój ojciec, bo usiedliśmy do tego tekstu i zaczęliśmy nad nim pracować. I ja wiesz, zadzwoniłam i mówię tak, czy ja mogłabym dostać wersję oryginalną? Wersja oryginalna jest po hebrajsku. Nie miałam nikogo pod ręką, kto czyta po hebrajsku, wiesz, kto rozumie hebrajski, ale dostałam wersję po angielsku, która była grana w Tel Awiwie. I nagle, wiesz, to tak się w ogóle dzieje z tekstami w Polsce. Tak, ja też o tym opowiadam. Zależy, w którą stronę się go poprowadzi w ogóle. Ja też o tym opowiadam, bo to jest w ogóle pewien mój problem przez lata z tłumaczeniami, wiesz? Ja myślę, że o tym należy mówić w ogóle. Mów. I nagle okazało się, że my mamy wersję w ogóle zmienioną na taką właśnie odejście od juzeli. Tam nie ma nic logicznego nagle, jak zaczęliśmy to jest dowcip. I nagle, jak zaczęliśmy, słuchaj, 2 tygodnie nam zajęła praca nad samym tekstem, żeby wrócić do oryginału tak naprawdę.
No i okazało się, że to jest fantastyczna, głęboka, poruszająca, mądra rozmowa z Bogiem, o Bogu, o człowieku. Tym bardziej, że twoja bohaterka o sensie życia zasadniczo w ogóle. Wierzy. No to jest, wiesz, jeszcze... To jest najciekawsze w tym wszystkim. Ale wiesz, no to w ogóle... Oczywiście jest pewna trudność z tym, że to jest, wiesz, z punktu widzenia judaizmu. Dlatego, że nie wszystko jest przez to zrozumiałe, też, tak? Rozumiesz. No nie ma Nowego Testamentu, tak? Znaczy nie ma Jezusa w ogóle w tej rozmowie. Co w Polsce czasami, wiesz, nie dociera, nie? Znaczy to jest... Ale nie szkodzi, no tym bardziej to jest ciekawe, moim zdaniem. Jak ci się pracuje z rodzicami? Za sterami spektaklu? Mam na myśli relację aktor-reżyser wyłącznie. Słuchaj, aktor-reżyser, ja mam, wiesz, okazało się, że z moim ojcem mamy porozumienie takie naprawdę niezwykłe. To znaczy to się stało też dzięki mojej mamie, za co jestem jej niezwykle wdzięczna, że kiedy ona zechciała robić dowód, tak, proof. I tam zagraliście też razem. No tak, i jeszcze mój tata wtedy nie mieszkał w Polsce. I pamiętam, mijałyśmy się na schodach w Polonii, i ona mówi, słuchaj, róbmy ten dowód. Mówi, tam jest rola dla ciebie, ty to powinnaś zagrać, bo to jest dla ciebie rola. I ona mówi, tylko kto zagra tego twojego ojca? I myśmy tak stanęły milcząc, tak spojrzeliśmy sobie w oczy. Kto może zagrać mojego ojca? I ona mówi, Andrzej. Bo mi też to przyszło do głowy, ale nie śmiałabym w ogóle tego, wiesz, w ogóle, gdzie mój tata, we Francji, w ogóle, co, jak, co w ogóle. I ona mówi, Andrzej dzwoni do niego. I on się zgodził na szczęście, wiesz, w ogóle z radością, nie, bo to jest też spotkanie. Ale wiesz, to jest coś więcej. To znaczy, po pierwsze, myśmy wtedy spędzili po raz pierwszy w życiu ze sobą. Codziennie, od rana do nocy, 2,5 miesiąca. Nam się to nie zdarzyło nigdy w życiu, jak byłam malutkim dzieckiem, no, ale tego nawet nie pamiętam. To jest pierwsza rzecz. Więc to w ogóle otworzyło jakieś, wiesz, całe niezwykłe, no, wiesz, furtki, drzwi, wiesz, do różnych... A to się uruchomiło aktorsko? Bardzo, myślę. Ale też okazało się już po kilku pierwszych próbach, że my mamy dokładnie ten sam poziom, wiesz, energii w pracy. I wszyscy naokoło, wiesz, padali po 8 godzinach pracy, a my dalej, wiesz, dalej. I tylko tak patrzyliśmy, że chyba są zmęczeni, że bo już jest po próbie, wiesz. A my moglibyśmy tak dalej i dalej i dalej. A potem jeszcze po tygodniu czy dwóch okazało się, że już on mi mówi pół zdania, a ja już wiem, o co chodzi. Coś takiego jest, wiesz, w naszym, jak pracujemy razem, że po prostu, wiesz, jest w punkt, nie? Ja rozumiem, co on do mnie mówi, rozumiem też jego krytyka, wiesz, na przykład, jest mi kompletnie, mnie jakoś w ogóle nie dotyka osobiście, wiesz, w ogóle nie mam, to jest wszystko konstruktywne. A to jest wszystko formy, tak? Ja nie wiem, może też, ja nie wiem. No wiesz, może to jest dziwne, ale to jest mój reżyser. Rozumiesz, jak aktor czasami ma swojego reżysera, no to jest mój reżyser. Ale wiesz, bo jeśli rozmawiamy o Andrzeju Sewerynie, to nie sposób też nie zapytać, jak bardzo jego podejście jako reżysera jest inne niż na przykład reżyserów polskich, tak? Słuchaj, on jest potwornie... W związku z jego ogromnym doświadczeniem międzynarodowym. Ja myślę, że to nie chodzi o polskim, nie polskim, wiesz? Myślę, że to było przed wyjazdem z Polski i... Czy mam na myśli te doświadczenia, wiesz... Tak, oczywiście, to znaczy, no wiesz, on ma te doświadczenia... Co zaprezentowało w nim jako artyście? Poza polskie, które polegają na tym, że on u Petera Brooka rzeczywiście... ma taki stosunek do ciała, coś, czego w Polsce teraz już jest, moim zdaniem, dużo bardziej. Ale kiedyś tata mi opowiadał, że wiesz, jak się mówiło, że ktoś, nie wiem, ćwiczy przed spektaklem, rozumiesz, ubiera się w dres, ćwiczy, to się wszyscy z niego śmiali. Nie było takich przyzwyczajeń, rozumiesz, w tym zawodzie i tak dalej. On się tam tego nauczył i to mu zostało. Ale ja myślę, że jego pracowitość, jego precyzja, wiesz, jego nie obraź się, tato, na mnie, upierdliwość, wiesz, taka potworna, którą on ma, miał i wtedy, i ma teraz. Ale to fantastycznie owocuje.
Ja to bardzo cenię. To jest po prostu, jest wielkim, wielkim, wielkim artystą, wiesz, reżyserem, aktorem, pedagogiem. I każde spotkanie, i to nie tylko ja ci powiem, to mówi wiele aktorów, że każde spotkanie z nim jest po prostu jak skokiem rozwojowym też aktorskim, po prostu. Bardzo musieliście się odklejać od tego, co w głowach widzów było a propos filmu na podstawie tego materiału Hopkins. Nie, dlatego że sztuka była najpierw, a film był później. Ach tak. Więc jak wiesz, że sztuka jest pierwsza, to masz inny stosunek do filmu. Mhm. Wiesz? To na pewno, nie, to oczywiście. I to tak to jest. To mi się nałożyło zupełnie. Ja was widziałem później najwidoczniej. Możliwe. Bo zawsze jest to ryzyko, prawda? Tak, tak, tak. No oczywiście, kiedy my robiliśmy to przedstawienie, to film już był i w ogóle był dużym sukcesem i tak dalej. I myśmy go oglądali i też znaliśmy ten film. Tak. Ale gdzieś ta sztuka jest tak inną jednak i tak bardzo mocną, utworem po prostu, że można całkowicie abstrahować od filmu. Wręcz widać słabości, wiesz, w scenariuszu filmowym. Tak, wiesz, wielu rzeczy brakuje. Nie przekłada się wiele rzeczy, zdecydowanie. Wywołałaś dwa ważne tematy, wydaje mi się, w kontekście aktorstwa, a to jest jakby główny wątek tych naszych rozmów. Tekst, to a propos twoich poszukiwań przy okazji Boże Mój, i ciało. Co dla ciebie jest tym istotniejszym elementem w pracy aktorskiej? O, ja myślę, że to jest, ciężko jest powiedzieć, co jest istotniejsze w ogóle dla aktora, bo wiesz, to wiesz, jest ja duży dlatego, temat. Że mam takie poczucie, że jedni wolą to, drudzy to. Rozumiem, rozumiem. Ale też to z siebie wynika, więc to też ale to jest wielkie, to poruszasz dwa wielkie tematy, to znaczy... No jak nie teraz, to kiedy? No, to jest... Jeśli chodzi o tekst, to w ogóle to jest najważniejsza rzecz moim zdaniem. To jest tekst w ogóle, prawda? To jest jakby... Już pójdźmy po prostu na początku wiesz, było słowo. Umówmy się, trzymajmy no, wiesz, się tego. Zacznijmy od tego, o czym opowiadamy, tak. Nie? I w ogóle co mówimy i w ogóle ten. I dlatego ja tak, mówię o tłumaczeniach. Bo... Dlatego za każdym razem, jak biorę jakiś tekst do ręki, czy jako aktorka, czy reżyser, nieważne, to mówię, bardzo przepraszam, poproszę oryginał. Nie? Bo to jest istota rzeczy. Znaczy, to jest w ogóle najważniejsze. I uwielbiam ten cały etap w ogóle pracy nad tekstem w teatrze. Zanim w ogóle wejdziemy na scenę. Niektórzy tego etapu nienawidzą, mówią, dobra, tam wchodźmy no, już. Wiesz, jak dobrze przeprowadzimy próby stolikowe, a ja to potem tak, jest tylko... One potrafią też być, wiesz, męczące. Oczywiście. Tak samo, przecież ile kłótni się odbywa, ale cała sprawa wtedy powstaje tak naprawdę. Mhm. Uwielbiam ten etap. A potem się pojawia ciało. Czyli wchodzisz na scenę i czy jesteś aktorem 2 lata, czy 10, czy 20. Już to mogę powiedzieć, że 20, to nie wiesz gdzie, jak, z której strony w ogóle dwie lewe nogi, dwie lewe ręce. Wiesz, to wszystko musisz przepuścić przez ciebie. To jest fascynujące też moim zdaniem. I ja też zdarzyło mi się uczyć aktorstwa w szkole Romy Gąsiorowskiej. I musiałam sobie też odpowiedzieć przez to na kilka pytań dotyczących ciała, wiesz. I też, przepraszam, że tak wracam do mojego ojca, ale on jest pedagogiem wybitnym aktorstwa, wieloletnim. Kilka pokoleń aktorów we Francji wypuścił, że tak powiem. I on, uwielbiam jego jedno zdanie, które zawsze do mnie pisze przed premierą, mówi: oddychaj i myśl. I naprawdę nic więcej nie trzeba. Znaczy, jeżeli jesteś gotowy, jeżeli masz rolę, to po prostu oddychaj i myśl. I wiesz, jak zaczynasz w ogóle badać to ciało aktorskie, wiesz, rozumieć, jak ono funkcjonuje właśnie, jak na przykład masz próbę i zaczynasz i czujesz, że przestajesz oddychać, to znaczy, że przestajesz myśleć, nie? No to wtedy wiem, że muszę myśleć. Znaczy, że coś jest nie tak, że coś nie rozumiem w roli, nie? Nie rozumiem w dialogu. Albo właśnie, nie wiem,
ktoś się, wiesz, gubi w próbie, coś się dzieje, jest zbiorowa scena, nie? I ty jesteś w dobrym tym, nie? Idziesz w toku, nie? Dobrze idzie, jest, masz long, idzie dobrze próba, ale nagle coś staje, no to co wtedy robisz? Oddychaj. Znaczy oddychaj, bądź, nie? To jest fascynujące, to są dwa wielkie tematy, wielkie, ja je uwielbiam. I ja długo mogę o nich gadać, wiesz, bo to jest, wiesz, to też jest na życie w ogóle. To jest takie, wiesz, blisko w ogóle, to aktorstwo, wiesz, jest tak blisko życia też. I tak może pomagać też żyć w ogóle. A wiesz, a jeszcze inna rzecz jest taka, że nie znoszę tego, wiesz, tego, znowu wracając do szkolnictwa, tego aktorstwa, że po prostu nie ma charakterystycznych aktorów, coraz mniej jest charakterystycznych aktorów. Mm-hmm. A przecież zauważyłeś to? Najcudowniejszy rodzaj aktorstwa, w teatrze. Oczywiście. Wiesz, że wszystkie, pamiętam jak kilka lat temu robiłam casting do super spektaklu takiego dwuosobowego, którego nie zrobiłam, wyreżyserował to Adaś Sajnuk, Mgnienie na małej scenie Teatru Polonia, ale zrobiliśmy casting i ta dwójka aktorów, których wybrałam, zagrała u niego w tym spektaklu, z czego się ogromnie cieszę, była świetna. I pamiętam jak był casting, zrobiliśmy na 4 szkoły w Polsce, wiesz, strasznie dużo ludzi, tacy byli zadowoleni, że przyjechali w ogóle na casting, bo rzadko się robi castingi w teatrze. I ty wiesz, że, już nie chcę mówić jaka szkoła, ale wiesz, że przyjeżdża z jednego roku same chude blondynki z niebieskimi oczami. I wiesz, wiem, która to szkoła. Ale rozumiesz, nie może tak być. Nie może. I to jest też, a propos ciała. Tak. To znaczy, ja tak strasznie, wiesz, na przykład dzwoni do mnie taki reżyser i mówi tak, błagam cię, podaj mi 3 nazwiska 30-letnich grubych aktorów. No podajcie mi 3 nazwiska 30-letnich grubych aktorów charakterystycznych. Bez względu na płeć, tak? No okej, no wiesz. Drzewiecki. No ale rozumiesz? No rozumiesz. Tak. I coś takiego jest, to też jest niedobre. Ten kult ciała, to wszystko, to jest okropne, to jest nieciekawe. A wiesz, a pamiętasz te zdjęcia takie teatralne, te czarno-białe, tych, wiesz, takich charakterystycznych, fantastycznych, wiesz, charakterów wychodzących na scenę. Szkoda. A propos ciała, nie? Przypomniało mi się, jak opowiadałaś o pamięci ciała właściwie, bo też otarłaś się o ten temat. Jak Jan Peszek na tej samej scenie, na której dziś grałaś, przygotowywał się do wznowienia w naszym repertuarze Kto nas odwiedzi. Aha. I kompletowaliśmy scenografię. No oczywiście to są inne meble. No jasne. I one inaczej grają. I wyobraź sobie, że Jan, który jest po prostu genialnym aktorem i cały czas żyje tą energią, ma taki moment, że wskakuje na krzesło i to krzesło mu inaczej zagrało. No. I zapominał tekstu w tym momencie. No ja to rozumiem. Tak, oczywiście, no bo to jest motoryka. To jest po prostu niesamowite. Niesamowite, albo jak my mamy, na przykład gramy coś po wielu miesiącach, coś świeżego, wiesz. I siedzimy przy stoliku, jak jest, powtarzamy tekst i nikt nic nie pamięta. I wchodzimy na scenę i nagle stajesz w tym miejscu, idziesz w tę stronę i wszystko ci się układa. To jest też niesamowite, tak, nie? Tak, jak wyjdziemy w scenografię, to niesamowite. Oczywiście. No. Ja świadomie zderzyłem temat tekstu i ciała, ponieważ w 2006 roku udzieliłaś takiego wywiadu pani profesor Krystynie Duniec, która zajmuje się do tej pory performatyką, ale wątek ciała ją bardzo interesował i tak bardzo ciągnęła cię w temat ciała, a ja wyczytałem właściwie z twoich wypowiedzi taką konkluzję, że w sumie to ja bym sobie sztukę klasyczną teraz zagrał. No wiesz, to jest, nie wiem, pan, mam nadzieję, że nie, ale mówisz o klasycznej, o wielkiej literaturze. Tak. No wiesz, ale... Ale po to my do tego zawodu doszliśmy. Oczywiście. Tak? I wiesz, pandemia, jak wielu nam, przeszkodziła w różnych planach i mam nadzieję, że to się spełni mimo wszystko, ponieważ gdyby nie pandemia, to myślę, że wiosną przyszłego roku miałam z moim ojcem robić Fedrę, co jest spełnieniem absolutnie moich marzeń, bo wydaje mi się, że jestem gotowa technicznie, żeby wiesz, tego Racina udźwignąć. Ale tam ciało, to jest temat. Wiesz, tam jest to, tam to po prostu Fedra, no wiadomo.
Ale no, ale udało ci się po drodze od tego 2006 z tą klasyką zmierzyć? No wiesz, zagrałam Dobruńską. No tak, to wiem. A tak to nie, dlatego tak się cieszę, tak trzymam kciuki, żeby ta Fedra nam się udała, żeby udało nam się to zrobić. Którą z ról, które do tej pory zagrałaś, gra ci się najprzyjemniej, najchętniej do niej wracasz? No ja mam kilka takich moich ukochanych, proszę, wiesz, bardzo. To są Konstelacje. Oczywiście. A tam no, jest tak gęsto, tak intensywnie. No gęsto, ale to uwielbiam to, ale uwielbiam te Konstelacje i zawsze jesteśmy szczęśliwi z Grześkiem Małeckim, jak schodzimy ze sceny. Naprawdę szczęśliwi i to dobrze robi, wiesz, w ogóle nam. Wielu widzów mówi, że ogląda to też wielokrotnie, bo to jest dla nich jak terapeutyczny spektakl, że są po prostu, po nim są szczęśliwsi. To jest wspaniała recenzja, że możesz dać coś takiego teatrem komuś, wiesz. Wiesz, uwielbiałam Dowód. Uwielbiałam tą Catherine grać, uwielbiałam. I wiele ról, kurczę, zagrałam, które lubiłam, ale teraz chyba te Konstelacje. Bardzo lubię grać, co się zdziwię, Mayday. Nie widziałeś mnie. Uwielbiam grać nie, dlatego, że to jest... Ale uwielbiam grać Mayday w Ochu. Z uwagi na bo tą waszą... kocham tę przestrzeń i uważam, że to jest przestrzeń idealna do tej dynamiki, bo ona po prostu robi z Maydaya kompletne wariactwo i to tak ma być. A przy tym stoję na scenie z Rafałem Rutkowskim, z Maćkiem Wierzbickim, z Adasiem Krawczukiem i po prostu ja z Teatrem Montownią stać na scenie uwielbiam. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. I Rafał Rutkowski z Arturem Barcisiem w tych rolach głównych to jest pewien gwarant jakości też. Oczywiście. I tego, że nigdy to nie wypadnie z pewnej dyscypliny, nigdy nie upadniemy z, co tak łatwo zrobić w farsie, wiesz, tak doskonałej jak, przepraszam, ale to tak będzie, bez późno. Ale słuchaj, żadna rozmowa nie była tak urocza i tak rodzinna jak ta, więc... Okay. Na przykład, wiesz, zapraszam, jeśli mogę coś prywatę taką tutaj wrzucić, to na przykład uwielbiam takie przedstawienie, Boże mój, jest też przedstawieniem, które absolutnie kocham. Ja to jest taka, razy, taka rola, co wiesz, ja wchodzę i po prostu to jest rozkosz tam być, nie? Chociaż widziałem was na pierwszym spektaklu po pandemii i to niestety, znaczy nie mówię o aktorstwie, tylko sam fakt tego, w jakim my byliśmy wszyscy klimacie, tak, i te maseczki. Tak, też tak. Widziałem, jak na was działa fakt tych pustych miejsc, przecież kompletnie no tak. Mieliście przed pandemią. No tak. To jednak jest zupełnie inna historia. No tak, ale wiesz, w ogóle ten wydźwięk, wiesz, jak Bóg mówi, co wy zrobiliście z tym światem. Tak. Wiesz, to jest w punkt. I przed pandemią ludzie się z tego śmiali, a teraz się nie śmieją. Coś się stało. Coś przestanie się śmiać. Coś, wiesz, jest jakieś jednak... Ale może to dobrze. Wiesz, może to dobrze. Proszę, chciałem zapytać, jakie to jest doświadczenie dla aktora, gdy się spotykamy w tej innej rzeczywistości zupełnie i ten tekst brzmi zupełnie inaczej. Czy to jest tak, że się nie możemy w tym odnaleźć, czy, wiesz, ja się czy obawiam, idziemy po swoje? Ja się obawiam, że niektóre rzeczy, jeśli świat będzie zmierzał ku temu, do czego obawiam się, zmierza, tak, że tak się, wiesz, dewaluują pewne rzeczy, tak, no to ja nie wiem, co będzie z niektórymi, wiesz, tekstami. Gdzieś w ogóle stracą na jakiejś, wiesz, to już nie będzie śmieszne, albo właśnie nie będzie o czym mówić za bardzo, wiesz, co mnie obchodzi, niektóre rzeczy mogą nas przestać obchodzić, po prostu jakieś problemy, wiesz. Ale ja gdzieś wierzę, że ten teatr, wiesz, jest taki w ogóle ponadczasowy. Ale właśnie z tego powodu, wiesz, nie zaskoczyłaś mnie tym, że Mayday, ponieważ to jest bardzo sprawnie napisana farsa. I z drugiej strony to ja mam na przykład taki czas, że ja nie chcę iść do teatru się martwić. Jasne. Już nie chcę mówić, wiesz, tam o nie wiadomo jakim przecioraniu nas. Oczywiście, że też po to jest. Ale teatr. Z drugiej strony to właśnie chciałam powiedzieć, że na przykład zrobiłam takie przedstawienie, z którego strasznie się cieszę, że zrobiłam, ponieważ nikt już nie robi takich przedstawień.
zrobiłam przedstawienie o traumie, zagrałam w tym przedstawieniu. Oczywiście to przedstawienie jest grane 2 sezony w Teatrze Stół i schodzi w grudniu tego roku, dlatego że to jest przedstawienie, które jest smutne, traumatyczne, problem w ogóle ciężkie, ale wiesz, jaką, które, i przedstawienie, które ma garstkę publiczności, ale z pełną świadomością Krzysztof Pluskota je wstawił, taką miał potrzebę, taki miał pomysł, no, to jest też i miał taką odwagę. I ja jestem mu niezwykle za to wdzięczna, że mogłam to zagrać. I to się nazywa Trucizna. Mhm. Gramy to i teraz w grudniu będzie schodziło, więc bardzo zapraszam was w ogóle na Truciznę do Krakowa. Będziemy to grać w listopadzie i w grudniu. Przyjdź, bo to już nigdy nie zagramy tego później. Przyjdź, to jest to w ogóle... brzmi tak ostatecznie, choć mówisz... Zaczęłaś pod koniec tej rozmowy iść... No ale taka jest prawda, żegnamy się z tytułem, wiesz, w połowie grudnia z tym tytułem się żegnamy. Ale przyjdź też, bo wiesz, bo ja wiem, że śmiać, ale... Co nie, jakiś czas uderzyć nie, musi śmiać, tak wiesz, być. Ja lubię bardzo taką definicję Gustawa Holoubka, że człowiek idzie do teatru zobaczyć inny świat. Jasne. Wiesz, magiczny, piękny, jasne. Metafizyczny. Tak, masz rację. Ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim rozmówcom w ramach tego cyklu, to takie, na jakie przedstawienie zaprosiłabyś widza spośród tych, które ty obejrzałaś z perspektywy widowni? Co cię na scenach całej Polski, bo przecież jeździsz, porwało, urzekło? Ojej, dawno nie widziałam takiego przedstawienia, szczerze mówiąc, które mnie aż tak... urzekło. W ogóle dawno nie widziałam przedstawienia. No tak, to prawda, ten czas sprawił, że... Ale to straszne teraz, bardzo jest mi przykro, że nie mogę tak odpowiedzieć z taką, wiesz, pewnością. Ale to nie jest łatwe pytanie, bo ja sam... Sam czasem się muszę nad takimi kwestiami zastanowić. Dawno nie widziałam takiego przedstawienia. Dawno. Ostatni raz na przykład widziałam takie przedstawienie ostatnie przedstawienie, które mnie naprawdę tak poruszyło, to był Wrypajew. Który? Wujaszek Wania mnie tak poruszył. W Teatrze Polskim? Tak. Tak. Ale jeszcze wcześniej, tylko to już nie jest grane, wiesz. Lipiec to miał tytuł, prawda? To w ogóle, jeżeli ja bym mówiła... Gruszką? Tak, z Karoliną Gruszką. Ja bym w ogóle mówiła o takim teatrze, o Wrypajewie. To mnie prawdziwie... To jest niesamowite, że o tym mówisz, ponieważ... Ten Wyrypajew jakoś tak zawisł nad tymi naszymi rozmowami i on w różnych kontekstach tak, wraca. Tak. Również dlatego, że część rozmów odbyliśmy przy okazji realizacji Tu w tykach iluzji w czasie pandemii w formie online. No widzisz. Ale też jest mi bardzo bliska taka opinia Ani Karasińskiej, że właściwie jeśli szukać w teatrze współczesnym transcendencji, no to chyba tylko u Wyrypajewa. No. No wiesz, jeżeli mam być uczciwa w stosunku do was, wiesz, do państwa, to jest moja odpowiedź, bo wiesz, ja widziałam dziwne rzeczy. Ja widziałam na przykład taki spektakl o roślinach na plaży w Warszawie, słuchaj, nad Wisłą. I ja siedziałam i na przykład taki teatr, wiesz, Fundacja Sztuka Ciała zrobiła przedstawienie. Ludzie tu siedzą, piwo piją, coś, rozumiesz, tu jakieś dzieci biegają. A fantastyczne 4 kobiety jako rośliny, słuchaj, przez godzinę po tej plaży czołgają się coś, idzie muzyka, wiesz, przepiękne kostiumy. I wiesz, to mnie na przykład, to jest kompletnie w ogóle, za przeproszeniem, z kosmosu teraz, ale ja widziałam coś takiego, ja mówię, Boże, że im się chce, nie, bo wiesz, śmiejecie się, ale świat jest jaki jest, wiesz, no, wszyscy jesteśmy też takimi pragmatykami, no wie,
A tu jakiś taki w ogóle coś niezwykłego, jakaś w ogóle magia totalna. Tu wiesz, tu piwo, tu ten, tu leżaki, tu ten. I nagle w jakimś takim zwolnionym tempie przez godzinę odbywa się jakiś inny świat. I to jest też dla mnie niezwykłe. To znaczy, że wiesz, że są ludzie, którzy robią takie rzeczy ponad wszystko, poza wszystkimi tymi podziałami, napięciami, nie napitają się na nic, ale robią coś naprawdę pięknego. I są takie grupy i myślę, że idzie taki kryzys, że im będzie najciężej. Cały teatrofowy, który teraz istnieje, z którego ja wyrosłam w ogóle, z teatru ofowego i tak bardzo martwię się o ten teatr. Co będzie? Bo pieniędzy nie będzie. Będzie coraz trudniej. A z drugiej strony, na przekór temu, myślę sobie, że zawsze teatr w kryzysie radził sobie najlepiej, nie? Więc oczywiście, i wtedy powstawały najciekawsze... Oczywiście to jest bardzo niepoprawne mówić coś takiego, bo lepiej mówić, trzeba wspierać tych ludzi, ale też kurczę, myślę, a może się zacznie jakiś naprawdę ciekawy moment w teatrze zaraz, bo okaże się, że nie ma kasy, że wiesz, że nie ma znikąd już pomocy i zaczną się w ogóle dziwne rzeczy dziać. A myślę, że to jest potrzebne. Z całą pewnością. Rewolucja. Z całą pewnością. A jak wielką rewolucją dla aktora jest zmiana przestrzeni? Pytam o to też trochę w kontekście nawet nie wyjazdów, bo to wiadomo, że one rządzą się swoimi prawami, ale właśnie, Boże mój, w koprodukcji gracie w dwóch różnych przestrzeniach. Tak, to jest śmieszne. To są pewnie dwie różne historie. To jest śmieszne, czasami wiesz, idę po coś i mówię tak, o, w drugą stronę. Bo państwo może nie wiedzą, że w Teatrze Polonia gramy całkowicie pudełkowo. W są w ogóle no, klub tak... miłośników w Teatru Stu. No, w tej samej sali, tylko po tamtej stronie była rozmowa z Krzysztofem Jasińskim. Mniej więcej rok temu. To jest śmieszne. No, to się mylimy tak kompletnie. Ale to jest trochę pod tym względem, ta różnica w Boże mój jest taka też, że Krzysiek jak gra, no to jednak jak siedzi w Teatrze Polonia, no to ma, wiesz, Bóg i jest pewna odległość. A w Stu siedzi tak jak, wiesz, czasami widz, on tu siedzi, rozumiesz, a widz jest tu blisko. Ten głos tubalny niekiedy też jest tam, wiesz, dziwne, nie? Znaczy inne. Ale na przykład dzisiaj metodę Rafał, ostatni monolog, nigdy tak nie zagrał ostatniego monologu jak dziś w Tychach. Jak wiesz, otworzył, nie? Bo że przestrzeń tu w tych, na tej scenie daje taką otwartość w Mówisz ogóle. Mówisz o tym kierowanym do twojej bohaterki, tak, żeby wypełnić zadanie. Nigdy tego tak nie zagrał. Moim zdaniem wspaniale. Wspaniale. I to ta scena to spowodowała, jestem tego pewna. My w ogóle najpierw byliśmy tacy onieśmieleni, bo nam się wydawało, że niesie tak bardzo, wiesz, że taki jest pogłos i że my coś źle robimy, czy może za szybko mówimy, czy coś, a potem wyczuliśmy, to już złapaliśmy, a potem to już tylko wykorzystywaliśmy. Ja też błazna w życiu tak nie zrobiłam, jak wiesz. Także to ta scena. No, fajnie. Bardzo dziękujemy, że to było jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Tak, oczywiście. I że tak wyglądało właśnie tutaj. Czy jutro do Krakowa jedziesz przy okazji Boże mój? Tak. I w ogóle właśnie ja miałam dzisiaj grać Boże mój w Krakowie, w Teatrze Stu, ale jak dowiedziałam się, że mamy tu przyjechać na inaugurację sezonu, jak zaczęliśmy rozmowy, to ja poprosiłam Teatr Stu, także też dziękuję Teatru Stu, że mogę tu być, bo przez to gram jutro dwa. Boże mój, bo przesunęli ten, wiesz, z dzisiejszego dnia na jutro na 16. Także wiesz, udało się te dwie rzeczy pogodzić i także fajnie. Tak powinna wyglądać współpraca między teatrami. Tak jest. Z panem dyrektorem Pluskotą rozmawialiśmy w Warszawie. Będziemy kontynuować. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, dzięki, za rozmowę. I... Bardzo. Ja bym tak mogła długo jeszcze. My też mogliśmy. Ale już jest późno. I mój syn coś dla mnie. Ojej. No to jest najlepsza puenta rozmowy. Dziękuję, kochani. Zegar mi ty ognia. Okej. Wytłumaczysz mi to zaraz. Dziękuję. Dzięki. Dzięki bardzo. Dziękuję państwu.